Witam serdecznie. Dzisiaj przyszedł list. Otworzymy sobie. Nie wiem od kogo, bo z kilkoma osobami się wymieniłem. Ale już wiem. Jest to nasz kolega Artur Flaming Recycling. Także wielkie dzięki. Za resztą wlepek czekam. Tutaj sobie do... Nie wiem, czy widać? Widać. Do tablicy przypniemy. I na razie czekamy za resztą, która wysłała. Bo jeszcze nic nie doszło. A tak jak mówiłem, później będziemy kleić na samochód. Bo mam zamiar swojego busa sprzedać i kupić coś mniejszego. Także te trzy na naklejki plus moja też na pewno będą i plus te, które idą, będą na busie. Odłożymy tablicę. I to od razu też. Rozbierzemy sobie. Sam nie wiem co. Jest to coś takiego. Nie wiem co to jest. Położymy na wagę. ,375 kg po złotówce. Mamy 5 zł 38 groszy. Zobaczymy, czy warto było, ale już widzę jakieś kabelki. To myślę, że będzie warto. Podłożymy, niech się ładuje. I teraz będziemy tu pomału robić. Na razie na śrubki. Tą rzecz znalazłem na wystawkach, jak jeździłem. Jedna, jedyna rzecz, która leżała. Nie wiem co to, tak jak mówiłem, do czego to służyło. Nie wiem, czy to jakieś silniki może były, coś nam napędzało, ciężko mi stwierdzić. Wida piszczy. Czekam, jak mówiłem, za tymi wlepkami. Pierwszy kawałek odkładamy na razie na wagę. Mamy trzy takie urządzenia.
bajki na razie i zobaczymy, co to jest. Dobra, najpierw tutaj. I teraz zobaczymy, co tu mamy. Tutaj odrzucę, zaraz powiem dlaczego. To później będziemy w sumie mówić. Plastik oczyszczony do śmieci. Kabelki odłożymy. Jakaś zawleczka. Ale uparta. I dobra. Teraz na następny kawałek.
teraz pytanie, czy to jest aluminiowe? Tak, to jest aluminiowe. Tutaj jest tuleja. Trzeba powybijać, widzę. I tu też coś jest. Dobra, to za chwilę będziemy robić, będziemy się bawić. Oho. Ale silny magnes. Chciałem zobaczyć tą kulkę. Nieraz są mosiężne. A nieraz z brązu. I stalowe też się trafiają. Będzie stalowa, widzę. No, jest stalowa. Wrzucamy tu. To jest wszystko stalowe, widzę. No dobra, na razie tu położymy wierniczek na bok. A zaraz. Tu jest motoczek. Nasz przyjaciel młotek, jakby nie było. I tak, na razie zostawimy taki wałek. Ja sobie później na spokojnie będę czyścić cały w smarach. Dobra. To za chwilę. Teraz drugą część też. I zaraz znajdziemy. Jeszcze jeden pojemniczek. Na miedziuszkę. Ale przynajmniej już wiemy, że to jakiegoś rodzaju silnik. Trzy silniki w sumie. No i dobra, rozkręcimy resztę silników. Jak rozkręcę te dwa, to się włączę. Teraz sobie spauzujemy. No i tak, mamy rozebrane już te aluminiowe stożki. Tu powybijałem to, powyciągałem. Tu lejki też powyciągałem. I co? Rozbierzemy sobie te wierniczki, żeby dorzucić do miedziuszki. Także myślę, że przepraszam za kopnięcie. Włączę się jak po rozbieram. No i tak, jestem w trakcie rozwijania. Dosłownie w trakcie rozwijania. Ja sobie to robię właśnie tak.
Jeden kawałek już. Ładnie teraz wgniatamy i wrzucamy. Także rozbiorę wszystkie trzy. Myślę, że dopiero się włączę. Jeszcze tu będziemy odbijać te blaszki miedziane. Także pauzunia. No i tak. Jestem. Obrałem wszystkie trzy. Jeszcze zostało tylko w tym ostatnim zdjąć tą miedziuszkę. Także tu bardzo fajnie to odchodzi. O. I można powiedzieć, że skończyliśmy. Teraz ładnie posprzątam szybko i zrobimy podsumowanie. Rozgniemy. Myślę, że najpierw złom położymy cały. I jeszcze tu mamy. Złom mamy 3 kg 745 g po złotówce. To mamy 3 zł 75 groszy. Dodajemy. Teraz aluminium, wodę. Kilo 65 po 6 zł. Mamy 6,39. Dodajemy. Coś. No dobra, zobaczymy, czy to doda jeszcze. Tak. Tu nie będę tego segregować. Na razie jako mosiądz żółty. Po 20 zł. Mamy 60 groszy. Dodajemy. Jeszcze raz to aluminium nie wskoczyło, nie wiem czemu. Sześć. Dodajemy teraz, dobra. Już mamy 10,71. Wrzucimy aluminium do odlewu. No i co? Nasza miedziucha. To, co najbardziej cieszy, 295 po 29 zł, mamy 8,56, dodajemy 19,27, myślę, że to dobry wynik, aczkolwiek tutaj jeszcze są. Sobie powyciągam, co to jest. Tutaj są, nie wiem czy widać, tu są groszki, one są srebrne i ja takie rzeczy zbieram osobno. Mam tu różne posrebrzane, opisane. Tutaj mam ciecz prowierczą. I zobaczcie. Tu, no nie widać. Tu zbieram wszystkie posrebrzane rzeczy.
To z BM-ów. Różne z grochami też. Nie wiem, czy mi się akurat uda znaleźć. Może głębiej spadły. Ale to te blaszki zasilają tutaj. Tu mam na przykład. Tutaj są te też groszki. No i jak się uzbiera całe, posegreguje groszki, powydłubuje i będziemy zbierać dalej. A tymczasem dziękuję za oglądanie, za subskrypcję. Dziękuję za 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że dojdziemy do 1000 i więcej. Także dziękuję Wam bardzo i zapraszam na inne filmy.